teraz, proszę Państwa, rozmowa o energii, energetyce, a i szczególnie o perspektywach tej tak zwanej zielonej transformacji. Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, jest naszym gościem gdzieś daleko w Polsce. Witamy Pana, Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, witam serdecznie telewidzów Telewizji Republika. No to powiedzmy, słońce operuje od 4 do 21 tak naprawdę, to ile teraz prądu wpływa do polskiej sieci za pośrednictwem fotowoltaiki? O, za pośrednictwem fotowoltaiki około 4% w całym miksie energetycznym, tak można powiedzieć. Natomiast ja bym tutaj nie szedł tą drogą, panie redaktorze. Mianowicie Ministerstwo Klimatu i Środowiska i cały rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, wyznaczając strategie, strategiczne dokumenty takie jak Polityka Energetyczna Polski, wyznaczył działania związane z kształtowaniem odpowiedzialnego, zrównoważonego miksu energetycznego. I w polskim miksie w tej chwili jest ponad 70% wytwarzania energii z węgla kamiennego i z węgla brunatnego. Do tego dochodzą oczywiście i inne paliwa, takie jak gaz, ale rozwijamy bardzo intensywnie energetykę odnawialną. I odnawialne źródła energii nie mogą się rozwijać bez tak zwanej stabilnej energii w podstawie, w systemie energetycznym, który stabilizuje system. Dzisiaj jest to energia z węgla, ale w przyszłości, już w latach 30. od roku 2033, będzie to energetyka jądrowa, duży program energetyki jądrowej. Do tego oczywiście dochodzą też małe reaktory jądrowe, tak zwane SMR-y, Small Modular Reactor. Cały szereg działań, które zmierzają do tego, aby Polska była suwerenna energetycznie, była niezależna od dostaw surowców i energii z zewnątrz. No właśnie, bo cały ból polega na tym, że w tym planie zmiany odejścia od węglowych elektrowni, ich miejsce miały zająć elektrownie opalane gazem, który miał być sprowadzany z Rosji przez Niemcy i Niemcy mieli go dalej sprzedawać między innymi nam. Czy ten pomysł jest nadal aktualny? Nie, no panie redaktorze, no wszyscy wiemy z przekazów medialnych i jeżeli śledzimy bardzo bacznie to, co się dzieje w sytuacji międzynarodowej, ale szczególnie interesuje nas Polska, to wiemy o tym, że rząd pana premiera Morawieckiego nałożył embargo na import surowców energetycznych z Rosji, czyli to jest przede wszystkim węgiel, gaz, ropa naftowa i będziemy, czy już w tej chwili importujemy brakującą ilość surowców energetycznych z innych kierunków, z innych części świata. Węgiel, no to oczywiście to jest Kolumbia, Stany Zjednoczone, RPA, Indonezja, Australia, ale też jak słyszymy, zmierzamy do zwiększenia wydobycia w Polsce, aby zastąpić ten węgiel, który poprzednio był importowany z kierunku wschodniego, z Rosji, zastąpić węglem krajowym. A jeżeli chodzi o gaz, no to przecież to jest działanie wieloletnie, inicjatywa pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego związana z budową terminalu regazyfikacji gazu w Panie pośle, no, wszyscy o tym wiemy. Budowa Baltic Pipe, to wszystko zmierza do tego, aby uniezależnić się od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Polska strategia w tym zakresie jest dość dobrze znana, dużo o tym mówimy. Ja chciałem zapytać o strategię europejską, bo słyszymy, że chociażby minister Habeck, to jest minister gospodarki Niemiec, mówi o wznowieniu działalności kopalń węgla i elektrowni opalanych węglem. Czy to oznacza, że ten pomysł Fit for 55, no i właśnie, sprzedania Europy rosyjskiemu monopoliście odszedł w niepamięć? To tutaj dwie rzeczy pan redaktor połączył w pytaniu. Fit for 55 na pewno w długim horyzoncie czasu, w zakresie dwóch, trzech dekad, 30 lat do roku 2050, być może 2060, dążenie do obniżenia emisyjności gospodarki europejskiej, ale także gospodarki światowej jest takim megatrendem, który będzie realizowany. I tutaj możemy się obrażać, możemy tego nie dostrzegać, ale największe światowe koncerny motoryzacyjne,
motoryzacyjne. Mercedes, Volvo, Volkswagen, etc. Możemy mnożyć tutaj globalne marki, powszechnie znane też, które widzimy na polskich drogach. Tutaj zostały podjęte decyzje strategiczne w strategiach biznesowych tych firm, że różnie tam są różne daty przyjmowane. Rok 2028, 30 któryś, 35, dalszy, ale te firmy nie będą produkować samochodów z napędem konwencjonalnym, tylko samochody elektryczne, samochody napędzane również na energię elektryczną, ale pochodzące z wodoru poprzez ogniwa paliwowe. I no, albo wykorzystamy szansę i Polska też włączy się do tego, aby produkować na użytek tego łańcucha dostaw w nowym sektorze gospodarki, w elektromobilności, albo po prostu będziemy kupować 20-letnie diesle i będziemy naprawiać je u tak zwanej złotej rączki gdzieś tam w garażu, ale świat idzie do przodu, więc oczywiście tutaj polityka rządu jest taka, że nie będziemy nakładać żadnych nowych opłat, podatków na pojazdy spalinowe, na użytkowników tych pojazdów, ale chcę przez to pokazać, że w długim horyzoncie czasu ta zmiana jest nieunikniona i ona nas czeka. Mhm. Natomiast w tej chwili, ze względu na sytuację geopolityczną, w wymiarze energetycznym, musimy zastąpić dostawy surowców takich jak węgiel czy gaz z kierunku wschodniego, z innych kierunków i rząd polski doskonale się z tego wywiązuje. Odnośnie Europy Zachodniej, tam była mniejsza wrażliwość, czy może nie chcieli dostrzegać, ta polityka Wandel durch Handel, czyli cywilizowanie Rosji przez handel, przez biznes, przez relacje biznesowe skompromitowała się całkowicie i dzisiaj rzeczywiście Niemcy, którzy nawet sprzedali swoją infrastrukturę krytyczną, magazyny gazu sprzedali dla Gazpromu, to jest rzecz dalece nieodpowiedzialna, teraz mają spory problem w tym, aby zmienić kierunki dostaw gazu. No oczywiście z Morza Północnego, tutaj mówi się o Algierii, Afryce Północnej, z tych kierunków dostawy gazu, także by jest budowa, już w Niemczech rusza budowa terminali regazyfikacji gazu, czyli biorą przykład z Polski. Polska wyznaczyła bardzo dobry kierunek dywersyfikacji i dostaw surowców i budowania miksu energetycznego. Węgiel nie jest zły. My węgiel uważamy za bardzo stabilne źródło energii, natomiast ze względu na politykę Unii Europejskiej dotyczącej emisyjności obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2, tak zwany ETS, mechanizm ETS-u, on podnosi cenę energii z węgla i dzisiaj no, jest wielka dyskusja też, której ton nadaje właśnie Polska. Pani minister Anna Moskwa w każdym takim szczycie europejskim w zeszłym tygodniu ministrów energii, klimatu, środowiska też podnosiła ten element. Musimy ja to, że wspomnę, dyskusja zakończyła się tym, że ETS został rozszerzony, czy będzie od 2026 roku, o transport i o budowy domów, czy też o budownictwo. Polska zdecydowanie nie zgadza się, mamy stanowisko oficjalne, nie zgodzimy się na to, żeby objąć budownictwo i transport systemem ETS-u. To jest szkodliwe od samego początku, od jak gdyby tej nadania tego kierunku transformacji. Rząd premiera Morawieckiego w dokumentach strategicznych i w ustawach, w poszczególnych działaniach programowych mówi, że transformacja energetyczna nie może się odbyć kosztem społeczeństwa, kosztem szczególnie tych regionów najbardziej wrażliwych, te, które przez dziesiątki czy nawet setki lat budowały siłę gospodarczą Polski, czy jeżeli Polski nawet nie było na mapie, bo były takie czasy, to te regiony pracowały na budowę całego obszaru żywiołu polskiego, tak bym to określił, pod względem właśnie wydobycia węgla i wytwarzania energii i cały przemysł oparty o sektor węglowy. Dzisiaj jesteśmy zobowiązani, aby ochronić te regiony górnicze, pogórnicze, dokonać tej transformacji w taki sposób, aby przedstawić realną alternatywę, nie taką powierzchowną, tylko na użytek konferencji czy takich rozmów publicystycznych, ale rzeczywiście tam muszą powstać nowe przemysły, dobrze płatne miejsca pracy, trwałe miejsca pracy, które stworzą alternatywę dla nowych pokoleń, bo przede wszystkim ci, którzy pracują od kilkunastu, kilkudziesięciu lat przy wydobyciu i przeróbce węgla, to myślę, że pozostaną przy swoich zawodach, bo to odchodzenie, czy to odchodzenie
odchodzenie od wydobycia węgla będzie trwało dziesiątki lat. I dopóki nie będzie w Polsce dużej energetyki jądrowej, stabilnej energii w podstawie, większej ilości odnawialnych źródeł energii, też takich stabilnych, bo są również, pan tutaj powiedział na początku o fotowoltaice, akurat najbardziej wrażliwej na warunki pogodowe, bo nie zawsze przede wszystkim. No teraz akurat świeci, dlatego zapytałem. No mamy cykl dobowy, mamy noc, dzień, tak, natomiast fotowoltaika jest tym źródłem odnawialnym, które wytwarza stosunkowo najmniejszy wolumen energii, ale już energetyka wiatrowa, czyli zarówno ta morska, to jest bardzo dobre warunki wietrzne na Bałtyku, wielki projekt gospodarczy do 2030 roku, blisko 6 gigawatów mocy ma być zainstalowane w polskiej ekonomicznej strefie Bałtyku, a później kolejne 5, łącznie około 11, tak jest zaprogramowane w PEP-ie 2040, ale być może będzie to większy nawet wolumen. W tej chwili trwają prace, analizy nad zbadaniem, ile możemy na Bałtyku tych mocy zbudować, ale też chcę powiedzieć, panie redaktorze, że tu nie ma jakiegoś dążenia, żeby na siłę budować i budować tego OZE w nieskończoność. Musimy mieć taki miks energetyczny, jaki jest zapotrzebowanie, pewien bilans, który nam się spina dla potrzeb przemysłu, dużych aglomeracji czy wszystkich odbiorców końcowych i co najważniejsze, ta energia musi być po akceptowalnej cenie, stabilne dostawy po akceptowalnej cenie. To jest najważniejszy cel. Bezpieczeństwo energetyczne Polaków, Polski, polskiej gospodarki jest nadrzędnym celem rządu pana premiera Morawieckiego i oczywiście Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pani minister Anny Moskwy. Tutaj wszystkie działania nasze są podejmowane w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, bardzo ostrożny i w takim też długim horyzoncie czasu. W tej chwili na pewno trzeba powiedzieć, że te najbliższe dwie zimy, nadchodząca i następna, to kluczowy moment ze względu na agresję Rosji na Ukrainę, ze względu na szantaż energetyczny ze strony Rosji i my musimy w tej chwili na drugi plan odłożyć kwestie emisyjności, na drugi plan odłożyć kwestie związane z tak zwaną neutralnością klimatyczną i po prostu zapewnić dostawy energii i ciepła dla odbiorców Polski, ale długi horyzont czasu, te 30-40 lat będzie jednak wyznaczał ten megatrend związany z transformacją energetyczną, z obniżeniem emisyjności gospodarki, a to jest związane z konkurencyjnością. Polska gospodarka i polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, zarówno rodzime polskie firmy, ale także inwestorzy zagraniczni nie będą w Polsce inwestować, jeżeli nie będą mieć dostępu do odnawialnych źródeł energii. To jest dzisiaj element, czy taki warunek sine qua non, jeżeli chodzi o zdobywanie nowych rynków w Europie i na świecie. Mamy ustawę w Parlamencie Europejskim, która ogranicza spekulacje na ETS-ach, ale to daleko jeszcze długa droga do ograniczenia tego szkodliwego trendu. To polska inicjatywa, bo właśnie... Tak, to się nawet nazywa Lex Buzek. No dobrze, że pan profesor Buzek jest aktywny w tym zakresie i reprezentuje racjonalny pogląd też w interesie Polski w Parlamencie Europejskim. Muszę powiedzieć, że nie wszyscy eurodeputowani Koalicji Obywatelskiej czy tego APP, tak, czyli Europejskiej Partii Ludowej, ale polskich deputowanych mają taki racjonalny głos, przedstawiałem jak profesor Buzek. Także to dobrze, że również ten głos takiego zrównoważonego podejścia jest reprezentowany przez pana profesora Buzka. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest od wielu, wielu już lat, bo ta obecna kadencja Europarlamentu i rządu, no to już jest, zbliża się blisko do 3 lat na jesieni i trzeba powiedzieć, że to jest właśnie stanowisko oficjalne polskiego rządu. Reforma ETS-u, wykluczenie z mechanizmu spekulacji, który jest szkodliwy nie tylko dla Polski, ale dla całej gospodarki europejskiej. ETS nie po to był zaprojektowany jeszcze przed 2004 rokiem, bo to jest zastana instytucja przez Polskę, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, żeby robić biznes, żeby mogły robić biznes i instytucje finansowe poprzez po prostu mechanizmy spekulacyjne. To miał być mechanizm służący wykorzystaniu czy wsparciu finansowemu europejskiej gospodarki w kierunku obniżenia emisyjności i transformacji energetycznej, a w tej chwili no, stało się chyba odwrotnie. Możemy jeszcze mówić dalej o konkurencyjności europejskiej gospodarki i cenach naszych towarów na rynkach światowych i zastanowić
zastanowić się, w jaki sposób coś, czego nie ma w Indiach, jedna, Chinach, Japonii, kwestia. Indonezji i tak dalej, jedna czy Stanach kwestia, Zjednoczonych pan, wpływa. Pan redaktor pozwoli, bo warto, żebyśmy oddzielili dużą energetykę zawodową, która produkuje energię zarówno odnawialną, jak też konwencjonalną z dużych bloków węglowych po to, żeby przemysł i odbiorcy końcowi mieli prąd w tak zwanym gniazdku, od zużycia na przykład węgla na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego, czy też ciepłownictwa. I tutaj mamy też duży program horyzontalny Czyste Powietrze. Dwa dni temu, w sobotę, pani minister Anna Moskwa w Radomiu ogłosiła nowy, jak gdyby aktualizację tego programu Czyste Powietrze Plus. I to jest adresowane przede wszystkim do tych mieszkańców naszego kraju, którzy nie mają zdolności kredytowej, którzy są najniżej uposażeni i będą mogli do 50% wartości inwestycji otrzymać prefinansowanie, czyli wcześniej otrzymać fundusze na wymianę źródła ogrzewania. Z pewnością pomoże to wielu polskim gospodarstwom domowym nie kupować węgla, który dzisiaj też ma podwyższoną cenę na rynkach też poprzez mechanizm spekulacyjny, ale już zmienić system ogrzewania na pompę ciepła, na fotowoltaikę i no, też mieć wyższy standard życia, bo jednak to palenie węglem wymaga wysiłku, ubrudzenia, zakurzenia i siebie, i mieszkania, a przejście na nowy standard z pewnością będzie bardziej wygodne i dedykujemy na to miliard 800 milionów złotych na ten specjalny mechanizm dla najmniej uposażonych po to, aby też oni mieli możliwość transformacji swojego domu, w którym mieszkają, czyli termomodernizacji i wymiany źródła ogrzewania. No, pamiętamy, że jeszcze niedawno tym preferowanym źródłem ogrzewania w indywidualnych domach miał być gaz sprowadzany z Rosji, ale nie tylko. Nadal gaz będzie odgrywał istotną rolę w polskiej energetyce i w polskiej ciepłowce. No tak, ale mówię o tych ludziach, którzy zamienili sobie kocioł węglowy, brudny, nieprzyjemny, na czysty, ekologiczny i piękny kocioł gazowy. No, jak na tym wyszli, widać. Wiadomo, że to nie jest wina ani polskiego rządu, ani ustawodawców, tylko Władimira Putina i jego gry na surowcach. My jesteśmy tego ofiarą. W perspektywie najbliższych lat to będzie gaz nie rosyjski w Polsce, ale to będzie gaz z szelfu norweskiego, też ze źródeł, które ma koncesjonowane pola wydobycia PGNiG, jak również będzie to gaz wydobywany i wytwarzany w Polsce, bo nie zapominajmy, że mamy około 4 miliardów metrów sześciennych rocznego wydobycia gazu ziemnego w Polsce i stawiamy na to, aby coraz więcej gazu produkować jako gazu tak zwanego zielonego. To będzie biogaz, biometan. W tej chwili wprowadzamy duży program rozwoju. To są stabilne źródła odnawialne, właśnie biogaz i biometan, które mogą zasilić i polskie gospodarstwa domowe, ale także systemowe ciepłownictwo i przemysł w gaz, który jest gazem odnawialnym, wytwarzany w źródłach odnawialnych. Jeszcze w takim razie słów kilka na temat tej rosyjskiej. To jest tak. Frans Timmermans, komisarz, który prowadzi tą politykę podwyższania cen środków energetycznych w Europie, mówi, że to jest sposób na walkę z Putinem, że jak właśnie nastawimy się na zieloną energetykę, to będziemy walczyć z Putinem. Jak pan na to patrzy? Pan komisarz Timmermans ma takie trochę skrzywienie ideologiczne, powiedzmy, zazieleniona ideologia. Ja bym raczej powiedział, inaczej to określił. Powinniśmy zgodnie z tym parytetem, tym priorytetem, przepraszam, priorytetem, który został przyjęty do polityki energetycznej Polski. W marcu tego roku Rada Ministrów przyjęła uchwałą nowelizację założeń PEP-u i tam został dołożony kolejny komponent, czwarty filar, który właściwie staje się pierwszy, najważniejszym filarem polskiej polityki energetycznej, czyli suwerenność energetyczna. I to polega na tym, że powinniśmy produkować jak najwięcej, najlepiej do 100%, o ile to będzie możliwe w przyszłości, jak najwięcej energii produkować w Polsce, w kraju, zarówno z paliw kopalnych, czyli z węgla, z gazu, ale również ze źródeł odnawialnych. Czyli to, co Timmermans nazywa walką z Putinem poprzez rozwój OZE,
My nie patrzymy na to przez pryzmat zazielenienia ideologicznego, ale patrzymy przez pryzmat wzmocnienia gospodarki, bo to też są ogromne inwestycje. Dzisiaj polskie firmy właśnie, już cały łańcuch wartości powstał, nowe sektory gospodarki i w energetyce wiatrowej, i w morskiej energetyce wiatrowej. I na te wielkie inwestycje czekamy, aż zaczną dawać prąd po przewidywalnych i niższych cenach niż w tej chwili. Ireneusz Zyska, Ale muszę ostatnim zdaniem muszę powiedzieć, że dzisiaj energia odnawialna, przynajmniej ta zakontraktowana w ubiegłym roku w aukcjach OZE, to jest poniżej 300 zł za 1 megawattogodzinę. Na towarowej giełdzie energii średnia cena powyżej 1000 zł, więc to pokazuje, że powinniśmy w sposób zrównoważony, ale tej energii odnawialnej potrzebujemy więcej, tym bardziej, że w Polsce mamy ponad 70% energii z węgla. To jest inna sytuacja niż w Niemczech, tak jest, w Holandii oczywiście, i w innych krajach Europy Zachodniej. Bardzo pięknie dziękujemy. Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu do spraw odnawialnych źródeł energii, był naszym gościem. Panie ministrze, kłaniamy się, życzymy bezpiecznej podróży. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejną część. Dzisiaj 4 lipca. Zaczęliśmy od tego, że to są Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Independence Day. Dwa filmy były na ten temat. Iwo Bender będzie naszym gościem już za chwilę.